Jak zrobić domowym sposobem łatwo, szybko i sprawnie i smacznie prażoną cebulkę? Pokażę Ci krok po kroku, zobaczysz jakie to proste. Cześć, dziś prosty i krótki film instruktażowy, jak zrobić cebulkę prażoną samemu w domu, taką domową cebulkę prażoną, która komponuje się i jest świetnym dodatkiem do kanapek, do surówek jakichś, do sałatek. Taka cebulka prażona na hot doga, palce lizać. Zostańcie ze mną i zobaczcie jak ją zrobić szybko, sprawnie i smacznie. Tu mam 5 cebul już przygotowanych, obranych. Teraz je pokroję. Tu końcówkę trzeba odkroić i ją na 4. Na 4 i teraz taką w miarę drobną kostkę, taką średnią kostkę może, nie za drobną. I pozostałe tak samo. Tak jak będziecie chcieli, żeby nie płakać przy cebuli, to można ją włożyć do takiej średnio ciepłej wody i potrzymać jakieś 2-3 minuty. To z mniejszym prawdopodobieństwem płaczu. O, w ten sposób. Albo maska do nurkowania. Można jeszcze w goglach, tak. Czy w goglach, o. W goglach? W masce, tak? Tak, tak. No maska taka do nurkowania, to do nurkowania to w gogle. Teraz ja robię coś takiego, że zgniatam tą cebulę po prostu, żeby ją pooddzielać, żeby nie była taka w całości, tylko pooddzielane płatki tej cebuli, żeby były lekko, nie za mocno, żeby nie puściła za dużo soku. Jak puści za dużo soku, to wtedy trzeba będzie więcej mąki dodać, a ja nie chcę za dużo mąki namieniać. Teraz jest ten moment, gdzie trzeba nastawić tłuszcz. Ja daję olej rzepakowy, a Ty po prostu co tam masz w kuchni, jaki tłuszcz używasz. I tak musi być, żeby tyle, żeby to, ta cała cebula była zanurzona w tym oleju. Czyli przypuszczam, że jakieś 2-3 cm musi być. I teraz miałem 5 cebul, czyli daję 5 łyżek mąki pszennej. Raz, 2, 3, 4, 5. I trzeba teraz tak dobrze to wymieszać, żeby cała cebula była dobrze obklejona tą mąką. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Krygier, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Sprawdźmy, czy już dobry tłuszcz. Zobaczmy, jak masz taką łopatkę, to... O, widać, że jeszcze tak intensywnie bąbelków nie puszcza łyżka drewniana. To znaczy, że jest jeszcze za słaby. A dlaczego sprawdzamy na łyżce drewnianej? Bo to najlepiej sprawdzić właśnie. Bo jak zawsze trochę wody w drewnie jest. Trochę wody, zawsze ona, ta łyżka drewniana wsiąknie. Jak dasz na tłuszcz, to mocno intensywnie ta woda paruje i robią się bąbelki. Ja dam chyba na 2 razy. Pozwolę teraz tak się trochę przypiec jej. Jak zacznie łapać kolor, to wtedy trzeba intensywniej po prostu ją mieszać, żeby równomiernie się uprożyła. W międzyczasie, jak cebulka się próży, to zobacz, tu mam już język i ręcznik papierowy przygotowany i będę ją odkładał na ręcznik papierowy. Przygotuj go wcześniej. A to po to, żeby cały tłuszcz odsączyć w tym ręczniku papierowym. Prawie cały. Prawie cały, tak. Zobaczcie, cebulka już łapie kolor. Teraz to będzie już szybko. W tym momencie już trzeba pilnować, żeby nie spalić, żeby nie była za czarna. Ona ma być taki złocisty, most, taki rudy kolor. Mocno rudy kolor. Mój cel został osiągnięty. Zobaczcie. Tak uprażona cebulka, teraz daję ją na ręcznik papierowy. Nie chcę jej mocniej utrużyć. Tutaj pozbędę się tłuszczu i wrzucam kolejną partię. Teraz cebulkę trzeba po prostu odparować, poczekać aż ostygnie, odparuje i będę przekładał do słoika i w tak przechowywana cebulka może być nawet kilka tygodni bez problemu. I idealnie, tak jak wspominałem, komponuje się z sałatkami, do kanapek jako dodatek. Naprawdę wiele danie z taką cebulką prażoną. Teraz przełożę wszystko, albo inaczej przesypię
I tak, zobaczcie, jakie tłuste, ile tłuszczu zostało na papierze. Ale okej, wracając do tej cebulki prażonej, zobaczcie, tak przechowując cebulkę, możemy to mieć smaczny dodatek do surówek, do kanapek, do jakiegoś innego jedzenia przez, nie wiem, na tyle, na ile starczy. Nawet do 3-4 tygodni możesz tak przechowywać. Czy ile czasu to nie wytrzyma? Wytrzyma. Znając twoje możliwości, na pewno nie. Okej, ja bardzo lubię taką cebulkę. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Jak ci się podobało, daj łapkę. Jak jeszcze nie masz naszego kanału zasubskrybowanego, to zasubskrybuj i będziesz na bieżąco, jeśli dasz dzwoneczek. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.